Hey guys, witam was w kolejnym odcinku z serii Co jem w ciągu dnia, aby nie przyjebać. Wróciłam do domu po różnych wyjazdach, po urlopach, różnych ślubach, imprezach, no i teraz czas trochę wrócić do normalności, do mojego normalnego, codziennego jedzenia. Tak więc dzisiaj pokażę wam, co jem w taki mój normalny, zwykły dzień w domu. Pokażę wam moje obecnie 4 ulubione przepisy, ponieważ dzisiaj zjemy 4 posiłki. Dodam, że dzisiaj też wieczorem wychodzimy ze znajomymi do knajpy, więc to, co będę jadła w ciągu dnia, będzie troszeczkę mniejsze, ponieważ robię sobie, wiecie, miejsce na to, żeby się w knajpie jeszcze fajnie najeść. Więc zaczynam od śniadania. Oczywiście będzie to moja ukochana szakszuka, czyli moje ulubione śniadanie wszechczasów, ale dzisiaj zrobimy w takiej bardzo prostej, okrojonej wersji, ponieważ zaraz mam spotkanie, no i wiecie, muszę być tam na czas. Dodam, że jeśli macie ochotę zobaczyć taką bardziej rozbudowaną wersję, to link do tamtego przepisu dam wam w opisie. Składniki to papryka, cebula i marchew. Marchew ścieram na takim trochę mniejszym oczku, żeby też szybciej się zrobiła. Trzymam warzywa na patelni około 7 minut, następnie dodaję do nich przyprawy, czyli paprykę wędzoną, kurkumę, czosnek oraz kmin rzymski. Ostatnio lubię też dodać maleńką szczyptę cynamonu i troszkę oregano. Następnie dodaję dowolną fasolę albo pomidory z puszki lub passatę. Trzymam to na patelni kolejne 3-4 minuty. Oczywiście wszystko porządnie dosalam, no i wbijam na górę jajka. Jajka najszybciej dochodzą pod przykrywką, no i jajka gotuję tak na oko. Patrzę na twardość żółtka i myślę, na co danego dnia mam ochotę. Czasem mam ochotę na miękkie żółtko, czasem na twarde, więc wiecie, to wszystko zależy. No pyszna jest. Dzisiaj zrobiłam żółtka na twardo, bo miałam ochotę na taką trochę gęstszą i bardziej matową konsystencję. No i bułkę dzisiaj tak bardzo, bardzo mocno spiekłam w airfryerze, przez co jest super chrupiąca. Oh my god. Ale to chrupie. Praca mi się dzisiaj dosyć mocno przeciągnęła, więc zabieramy się o 15 za późny lunch. Ostatnio codziennie właśnie na ten środkowy posiłek jem owsiankę, ponieważ owsianka jest szybka, łatwa, przyjemna i pomaga mi korzystać z obecnych sezonowych owoców, których narzucam na górę po prostu mnóstwo. Truskawki, czereśnie, borówki amerykańskie, wiecie, korzystam z wszystkiego, co jest, póki lato trwa. No więc ta moja owsiankowa baza jest bardzo prosta. Gotuję płatki owsiane na wodzie, do tego daję pół łyżeczki soli, 3 słodziki. Jak całość się zagotuje, to wyłączam gaz, do tego dodaję trochę dowolnej odżywki białkowej. Dzisiaj akurat biorę taką czekoladową. Na górę wrzucam cały serek grani, jako taką moją dobrą białkową bazę. No i oczywiście mnóstwo sezonowych owoców. Dzisiaj mam borówki, truskawki, czereśnie, na to jeszcze parę listków mięty i w 7 minut gotowe. Lato to jest taka piękna pora roku. Wszystko jest takie dużo łatwiejsze. I to jedzenie może być takie prostsze, świeże. I też życie, to że nie trzeba się ciągle pakować w te 7 kurtek, żeby iść na dwugodzinny spacer z psami. Jem pyszne, świeże owoce. Bez większego wydziwiania mam coś, wiecie, super pysznego. Zabieramy się za trzeci posiłek. Znowu będzie to coś bardzo prostego i bardzo szybkiego. Tym razem zrobimy makaron z mięsem mielonym w takim pysznym, gęstym, orzechowym sosie z masła orzechowego. Tutaj mam dla was ciekawą polecajkę z Biedry, ponieważ w Biedrze jest obecnie tydzień azjatycki i można tam kupić taki makaron z mąki koniak, który ma 14 kalorii na 100 gramów. Makaron z tej mąki pierwszy raz testowałam około 2 lata temu i wtedy stwierdziłam, że jest absolutnie paskudny. Od razu czuć, że to nie jest prawdziwy makaron i od razu czuć ten zupełny brak kalorii. Natomiast w tym jednym przepisie uważam, że jest przepyszny i nie brakuje mu nic w porównaniu do takiego normalnego makaronu, a wynika to właśnie z tego, że w sosie jest masło orzechowe, które uzupełnia pięknie swoją tłustością
brak kalorii, no i całość jest zarąbista. Zaczynam od pokrojenia cebuli i brokuła na drobne kawałki. Następnie wrzucam cebulę, brokuła i mięso razem na patelnię, oczywiście na olej, delikatnie solę i zaczynam to wszystko podsmażać. Na drugiej patelni zaczynam podsmażać odsączony makaron koniak, żeby wyciągnąć z niego jeszcze chociaż trochę tej wilgoci, bo ma jej w sobie zdecydowanie za dużo, jak na mój gust. No i zabieram się za przygotowanie sosu. Daję łyżkę sosu rybnego, łyżkę octu ryżowego, 3 łyżki sosu sojowego, czubatą łyżeczkę masła orzechowego. Na koniec dodaję jeszcze 3 słodziki oraz dużo czosnku. Ilość masła orzechowego zależy totalnie od Was. Tak naprawdę im więcej, tym lepiej. Ja akurat tę ilość masła orzechowego dostosowałam do swoich potrzeb kalorycznych i do mojego smaku. Gdy mięso jest już prawie gotowe, dodaję do niego 2 porządne łyżki pomidorów albo passaty. Trzymam całość na patelni jeszcze 2 minuty, a następnie dorzucam makaron oraz wlewam sos. Podsmażam to razem jeszcze 1 albo 2 minuty i gotowe. Wczoraj, jak ostatni raz testowałam ten przepis, to podliczyłam, ile ta całość ma kalorii i wyszło mi 433 kalorie za taką gigantyczną porcję 200 gramów, czy też gram, makaronu. Przepraszam, moje odmiany są zawsze jakieś takie niedorobione, natomiast to nie zmienia faktu, że jest to wielkie, pyszne i mega niskokaloryczne. A pamiętajmy, że mamy tutaj pełny, tłusty, nasycony, orzechowy sos. No i właśnie dlatego się zajarałam tym makaronem, bo jak mam ochotę na jakiś taki bogaty, tłusty sos, to on ma na tyle mało kalorii, że ja mogę się w tym sosie rozpędzić jak chcę, a i tak zmieszczę w ciągu dnia jeszcze wszystkie pyszne posiłki, które sobie zaplanowałam. I co najważniejsze, w orzechowym sosie ten makaron smakuje bardzo dobrze. On nie smakuje jak udawany makaron, tylko po prostu jak taki normalny. A to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja nie cierpię rzeczy, które udają coś. Na przykład, wiecie, ryż z kalafiora, no dla mnie to jest po prostu porażka. Nie cierpię takich rzeczy, więc jeżeli mam coś jeść, to musi być po prostu dobre. Sos jest orzechowy, sojowy, czosnkowy, ale też odpowiednio kwaśny i słodki. Do tego płatki chili, świeża kulendra i szczypiorek. Chrupiące orzeszki na górze. Wyszła taka idealna makaronowa micha. Michu kupił w chyba Żabce nowy smak Pepsi, pineapple'owy, czyli sosnowo-jabłkowy, jabłkowo-sosnowy albo ananasowy. Ja zawsze mi śmieszę, że to jest sosnowe jabłko, pineapple. Czemu, kurczę, czemu? Ale dobra, może ja nie powinnam tyle rozkminiać takich rzeczy, bo sobie jeszcze mózg złamie. W każdym razie ja jeszcze nie piłam tego, więc zdrówko. Rzeczywiście jest takie ananasowe i to się naprawdę bardzo dobrze komponuje z smakiem Pepsi. Bardzo dobre. Dzisiejszy dzień mi się mocno czasowo rozjechał, dlatego nie zdążę już Wam dzisiaj pokazać 4. dania, bo zaraz wychodzimy na spotkanie ze znajomymi. Natomiast nie martwcie się, wbiję do Was z tym daniem jutro. Dobra, wracam z kolejnym, w sensie z ostatnim przepisem. Będzie to przepis na pity z kurczakiem, takie bardziej na świeżo, po grecku. Ostatnio jemy to bardzo często. Ogólnie to jedzenie jest inspirowane takimi greckimi suwlakami, co się nazywa suwlaki. W sensie będzie mięso, ogórek z jogurtem, w takim sosie, takim jakby trochę tzatziki, ale nie aż tak czosnkowym, i świeże pomidory.
jeszcze świeże, nie? Mhm. Ta ilość koperku, mięty, szczypiorku i do tego dużo jogurtu na mięsie i na warzywach to robi takie wow. Ah, well, to było pyszne. Dziękujemy Wam, guys, za oglądanie, bo na tym kończymy ten odcinek. No i do zobaczenia następnym razem. Bye, bye! Bye!